Zapraszam na film z cyklu Szybkie Porady. Ja jestem użytkownikiem pilarki Szepa HS105 i podejrzewam, że nie tylko mnie, ale i innym użytkownikom przytrafiło się coś takiego. Zobaczcie na ten klucz, który służy do odkręcania tarczy. On po prostu pękł. A niestety, tutaj przy flanszy jest bardzo wąskie miejsce na klucz i użycie takiego standardowego klucza, który możecie nabyć w sklepie, jest niemożliwe, ponieważ jest on szerszy. Gdybym go chciał tutaj zamontować, to jeżeli go tutaj włożę, to wtedy nie obrócę, nie odkręcę śruby. No i co? Najszybszym sposobem, poza dorobieniem sensownego klucza, jest coś takiego. Kawałek jakiejś listewki, w moim przypadku to jest bukowa. No ważne, żeby to było twarde coś. Bóg, dąb, pewno się świetnie sprawdzi. Zakleszczamy zębem tarczy. Tu już porządnym kluczem na nakrętkę. No i odkręcamy. Proszę bardzo. Cała filozofia. Teraz biorę drugą tarczę, którą chcę zamontować. No i musimy wykonać operację odwrotną, tak? Czyli zakładam tarczę. Oczywiście wszystkie te operacje wykonuję na pilarce odłączonej od prądu. To myślę, dla mnie to jest jakiś taki komfort działania, jeżeli wiem, że ta pilarka jest odłączona od prądu, że tutaj się nic nie wydarzy, że sobie gdzieś coś tu nie wcisnę przycisku, nie włączę tej pilarki. To takie podstawy BHP. Ok, zakładam flanszę, śruba, dokręcam i teraz co? Nasza listwa wędruje z drugiej strony, tutaj blokujemy tarczę, no i dociągam. I już, zrobione. Dziękuję za uwagę.